Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery y -Comb. Dzisiaj zagramy sobie następne spotkania i będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaraz zobaczycie skróty tych spotkań. Spotkanie numer jeden, gramy u siebie... I, no i zobaczymy jaki będzie wynik tutaj bardzo dobra sytuacja Powiem wam, że na razie gra mi się Wajkomp y coraz, coraz lepiej. Ogarniam już powoli ten skład, ogarniam zawodników tu mamy bramkę 64 minuta Wood z główki oczywiście to jest FIFA 14, tutaj się tak strzela <laughs> ale spokojnie, ten temat już tego już ominimy. E, tak jest. Strzał z główki, wychodzimy na prowadzenie Ogólnie stwierdziłem, że skoro ja się wkurzam, to inne osoby też się wkurzają jakimś główki, więc nie ma sensu. Wrzutka, kolejna dobra sytuacja 77 minuta i mamy bramkę na 2 do 0. Bardzo ładne, ładne uderzenie po długim rogu, tak po ziemi, taki szczurek tak zwany no i weszło, weszło to 2-0 co mnie cieszy. W końcu w końcu zacząłem grać z tym klubem lepiej, chociaż nie przeprowadziłem żadnych transferów. Okienko transferowe zimowe się będzie zbliżało, więc przez ten czas poobserwuję sobie kogoś i może wypożyczę jakichś zawodników. 87 minuta, i mamy bramkę numer 3. Morgan, oczywiście z główki cieszynka, niedźwiedź, tak jest i chyba raczej 3 punkty, już nic nie odbierze tego zwycięstwa. Pewne zwycięstwo u siebie co cieszy. Czy uda mi się awansować do kolejnej ligi w tym sezonie? Wątpię. Ten skład jest jeszcze za słaby. Będę musiał nad nim popracować. A tutaj 90. minuta kolejna dobra okazja. No i naprawdę mało brakło byłoby 4-0. Także takim wynikiem kończy się to spotkanie. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Powtórzę raz jeszcze. Ja tutaj oczywiście to przyspieszyłem, żebyście nie musieli tego oglądać. Szukałem w. Okienku transferowym, kilku zawodników w międzyczasie, próbowałem, głupi byłem, bo próbowałem wyciągnąć Kuciaka i próbowałem wyciągnąć Koseckiego. I niestety mam tylko 600 tysięcy na transfery, więc. Nie, nie znałem ich ceny, więc na początku chciałem ogólnie tylko tak rzucić byle jaką cenę, żeby wiedzieć ile mniej więcej oni za niego oczekują. Myślałem, że tak to działa, ale niestety nie. Transfery zostały odrzucone. Chciałem dać milion, ale tak myślę, what the fuck, przecież ja nie mam miliona. A za kosyckiego milion to pewnie będzie mało. No cóż, dawałem 500 tysięcy, nie odszedł. 600 tysięcy już nawet nie próbowałem, i także jak możecie. Hmm, Podajcie jakichś zawodników, których warto kupić, może się za nimi rozglądnę. Ja zawsze czytam Wasze komentarze i zawsze to przeglądam. Barton Albion, wyjazd, kolejny mecz Wake Up. No i gramy gramy następne spotkanie, trudne spotkanie, bo na wyjeździe w tej lidze naprawdę gra się bardzo ciężko. Także trzymajcie kciuki i kolejny mecz przed nami. Siódma minuta, pierwsza akcja. Morgan, zaraz sobie miejsce na oddanie strzału, ale tuż obok słupka. Minuta 40 wood Wood do Morgana, Morgan raz jeszcze w sytuacji sam na sam i znów się myli, cholera jasna, dlaczego to nie weszło, 0-0 to spotkanie się tak zakończyło, niestety tylko jeden punkt, ale mogło być czy <laughs> widzieliście bardzo dobre, e, bardzo dobre, bardzo dobre podanie, zacząłem się teraz, przepraszam, bo popatrzyłem na to, co tutaj się działo, znów, tak jak mówiłem, Kuciak i Kosecki, nie, oni są nie do ruszenia z moim budżetem, no nie dam rady, po prostu nie dam rady ich wyciągnąć za taką kasę, muszę poczekać, muszę poczekać, żeby kupić sobie takich zawodników, ale stwierdziłem, że spróbuję wyciągnąć jakichś młodszych zresztą, kto by chciał odchodzić do najniższej ligi angielskiej z polskiej pierwszej ligi, wiem, że to jest polska liga, ale no i tak to jest zbyt duży przeskok w dół, tutaj właśnie szukałem sobie zawodników i cholera trochę mnie to zdziwiło, bo albo się mylę, albo nie pokazuje atutów wszystkich zawodników. Nie dlaczego mam pozaznaczane takimi ptaszkami, tylko zamiast widzieć ich atrybuty, ile mają szybkości, przyspieszenia, ile mają e, strzałów i tak dalej. Dlaczego tego nie widać? Jeśli coś zrobię źle, to napiszcie mi proszę w komentarzach. jedziemy z następnym meczem za chwilkę, tutaj wyślemy sobie jeszcze naszych skautów po różnych państwach, niech oni tam latają, szukają, zobaczymy, kogo się uda wyrwać. Miałem ochotę kupić tego za 220 tysięcy i myślę, ciul, dobra, biorę go, zobaczymy, co on tam ciekawego wymyśli. Także to wszystko jeszcze przed nami, ja sobie to poustawiam, może gdzieś tam na live, nawet nawet dzisiaj troszkę popatrzę na te transfery i tak dalej, także będziecie mieli małego spoilera ci, którzy są na live. Nie będę grał meczy, będę tylko patrzył mniej więcej, zastanawiał się kogo mogę kupić, także wbijajcie, razem popatrzymy. Dzisiaj live bardzo krótki, bo od 19 do 20.45 i później wracamy dopiero po meczu Realu Madryt, także zapraszam was bardzo serdecznie już teraz. A my przejdźmy dalej do skrótów. Tutaj m, trochę mniej istotne rzeczy. Ja tak, tak też, jak widzicie, dopiero to ogarniam. Kariera menadżera w FIFA 14 wygląda trochę inaczej. Ogólnie ja z komputerem nie potrafię grać, to wiecie o tym doskonale. Nie grałem dużo w kariery, więc ciężej jest mi to ogarniać, ale robię to dla Was. 10 minuta. Tak jest. Mało brakło, bo nasz bramkarz naprawdę, gdyby to było mocniejsze to mogłoby wpaść, a tutaj już próbowaliśmy zaatakować, no ale niestety, niestety cały czas bez skutku. 53 minuta, błąd naszego obrońcy w zasadzie mój, no i niestety tracimy bramkę zebroski. przeczytałem Zaborski, przy okazji fajna cieszynka, tracimy bramkę na 1-0. Tutaj bramka no już nie zdążył, nie zdążyłem wybiec z nim, i niestety y, dostajemy bramkę w tyłek. 70 minuta. Czy uda nam się wyrównać w tym spotkaniu? A nad poprzeczką. Niewiele braku, no i takim wynikiem niestety kończy się to spotkanie, przegrywamy 0 do 1 i kolejna, kolejne mecze przed nami. Tutaj jeszcze tabela, w której znajdujemy się na 18 dopiero miejscu, ale widzicie te różnice są bardzo niewielkie, także będziemy jeszcze grali, będziemy cały czas napieprzać mecze, skilować i mam nadzieję, że dojdę do Premier League, że będę grał w pierwszej angielskiej lidze że uda mi się zagrać w lidze mistrzów, to wszystko jeszcze przed nami, także nie będziemy się poddawać. Wiem, że ktoś może teraz pisać, że szmacę yy, i tak dalej. Torquay United, naszym przeciwnikiem, może ktoś tak pisać, ma do tego prawo. Ta kariera na razie jeszcze nie wygląda tak, jak ma wyglądać, ale zobaczycie, jak zbuduje taki naprawdę zajebisty skład, co się będzie działo. 33. Minuta, kufor, kufor w sytuacji sam na sam z bramkarzem, kufor. To co on zrobił to po prostu złapałem się za głowę tak jak on w tej sytuacji. Jak można uderzyć w taki sposób, tym bardziej, że to jest mecz pucharowy, na którym mi zależało i to bardzo. Ale tutaj już na szczęście nasz bramkarz interweniuje, 49 minuta, kolejna akcja, yy, kolejna akcja gospodarzy akurat w tym spotkaniu i znów świetna interwencja bramkarza. Ostatnio na niego narzekałem tym razem go chwalę, bo gra zajebiście. Zobaczmy, zobaczmy, jakie będzie to dośrodkowanie. 88 minuta za mocno, za mocno, naprawdę. No i tak jest, mamy dogrywkę. Yy, mamy dogrywkę w tym spotkaniu. 117 minuta i popatrzcie na tą okazję. Kufor, kufor w sytuacji sam na sam tak niewiele brakło, ten strzał mógł wpaść naprawdę. No i cóż, mamy rzuty karne, coś czego jeszcze nie było w tej karierze. Rzuty karne. I mecz pucharowy, czy uda nam się awansować, czy odpadniemy? Ingram, czy Heuli? Niestety, piłka wpada po nodze, cholera, no. No cóż, tym razem Kufor, Kufor podchodzi do piłki, Kufor, czy Połk? Kufor, czy Połk? Kufor, pewny strzał w lewy róg bramki. Tak jest, także mamy 1 jeden. Ingram, Ingram, czy Ben, Bendion? Bendion, Bendion, w środek, ajajaj, tego nie wyczułem. No i niestety jeden do dwóch, Połk czy McCoy. McCoy, McCoy, McCoy? Pewnie w lewy róg. Tak samo. Bramka został w środku i dobrze, bo przez chwilę chciałem tam strzelać. Ingram, tym razem Herding, Herding. Herding. I jajajaj. Nikt się nie myli na razie. 3-3. Bardzo dobrze wykonywane rzuty karne. Morgan, tym razem Morgan czy Połk? Morgan w środeczek i mamy 4-3, kto się pierwszy pomyli, kto pierwszy popełni błąd, bodym podchodzi do piłki, czy Ingram to obroni, znów środek, cholera no, 4-4 dobry mecz naprawdę w naszym wykonaniu, dobre rzuty karne Połk, Konhol, Konhol ajajajajaj, dobrze już się bałem, że to w lewy róg poleci właśnie, zmieniłem decyzję w ostatniej chwili na prawy Monsel, Monsel, Monsel i Aaj, udało się, udało się, 5-4 i teraz musimy tylko strzelić, żeby to wszystko stało się faktem, ten nasz awans, Pitman Pittman, sam środek i tak jest z łajką w kolejnej rundzie, widzicie jak się wszyscy cieszą tym bardziej, że graliśmy na wyjeździe, daliśmy rady pierwszy mini sukces tej drużyny, awans do kolejnej rundy, zobaczcie jak oni się cieszą, zobaczcie przybieg bramka, wszyscy dostaliśmy pochwały po tym meczu od trenerów, menadżerów, działaczy sprzątaczy, od wszystkiego. <noise> Także ja się cieszę naprawdę, bo takie małe rzeczy w takiej karierze są bardzo ważne. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Ile łapek w górę dostaniemy za awans? Zobaczmy, zobaczmy jak podoba Wam się kariera. Także łapkujcie, piszcie komentarze, trzymajcie się, do usłyszenia no i piona!